Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenową pastę ze słonecznika. Zapraszam do oglądania. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali marchewkę, pietruszkę, czosnek, cebulę, 90 g słonecznika, sól, pieprz cytrynowy, 1 łyżka soku z cytryny, 2 łyżki wody. Marchewkę i pietruszkę obieramy i gotujemy do miękkości. Cebulę obieramy i kroimy w drobną kosteczkę. Przy użyciu wyciskarki dodajemy do cebuli jeden ząbek czosnku. Na rozgrzanym oleju podsmażamy cebulę i czosnek do czasu zeszklenia. Na rozgrzanej patelni prażymy nasz słonecznik, pamiętając, aby co jakiś czas pomieszać. Tak uprażony słonecznik przesypujemy do mynka i mielimy. Tak zmielony słonecznik przesypujemy do robota. Dodajemy również ugotowaną marchewkę i pietruszkę, podsmażoną cebulę i czosnek, 2 łyżki wody, 1 łyżkę soku z cytryny i przyprawiamy według uznania z solą i pieprzem. Następnie całość miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowe racuchy z jabłkami. Serdecznie zapraszam!